Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartek, a w tym jakże wyjątkowym odcinku przedstawię wam sprawę najsłynniejszego seryjnego mordercy w historii, Kuby Rozpruwacza. Zaczynajmy! W sumie powinien był dodać, że ta sprawa będzie wysoce nie family friendly, więc jeżeli ktokolwiek jest wrażliwy, to proszę wyłączyć. To jest ten jakże zapowiadany dłuższy odcinek. Ponieważ jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, słyszycie to w rocznicę kanału. I z tego powodu przygotowałem małe co nieco. To znaczy, ten odcinek jest pierwszym odcinkiem w serii trzech filmów o Kubie Rozpruwaczu. Sprawa najsłynniejsza w historii, bez dwóch zdań. Sprawa, którą zna każdy. Sprawa, która jak żadna inna wryła się także w kulturę popularną. Dlatego też pierwszy odcinek, ten, który dzisiaj słyszycie, będzie dotyczył samej sprawy, morderstw, tła historycznego, sposobu działania Kuby Rozpruwacza. Następny dotyczyć będzie podejrzanych, kto tak właściwie mógł być Kubą Rozpruwaczem. Ostatni zaś, trzeci, będzie się dotyczyć tego, jak Kuba Rozpruwacz wpłynął na kulturę popularną, jak zapisał się w mediach, jak dalej jest w nich obecny. Jednak po tym krótkim wstępie pora zacząć. Sam Kuba Rozpruwacz, myślę, że nie trzeba wam mówić, kim był, ale i tak to zrobię. Był seryjnym mordercą, który działał w biednych obszarach Londynu, w okolicy dzielnicy Whitechapel, ale nie tylko, w 1888 roku. Działał tylko przez jeden rok. Inaczej nazywa się go także mordercą z Whitechapel i skórzanym fartuchem. To, co chyba najsłynniejsze w Kubie Rozpruwaczu, no to jego modus operandi. Ponieważ Kuba Rozpruwacz zabijał młode kobiety, podrzynając im gardła, od czego wziął się jego pseudonim. Gardła praktycznie zawsze były podrzynane od lewej do prawej, a także okaleczał okolice jamy brzusznej ofiar w trzech przypadkach z pięciu kanonicznych, o których wam zaraz powiem. Wycięte zostały także organy wewnętrzne. Oczywiście to od razu doprowadziło do spekulacji, że mógł być lekarzem. Pierwsze teorie o połączeniu tych morderstw, które się wydarzyły w dzielnicy Whitechapel, pojawiły się we wrześniu i październiku 1888 roku, kiedy to Scotland Yard i media otrzymały wiele listów i zgłoszeń od ludzi podających się właśnie za Kubę. Imię pochodzi, jak już mówiłem, od modus operandi i pierwszy raz pojawiło się w liście człowieka, który się podawał za mordercę. I ten list także i później wam przedstawię. Cóż, jednak tym, co naprawdę wpłynęło na to, że do tej pory pamiętamy imię Kuby Rozpruwacza, było intensywne śledzenie sprawy przez media. Przede wszystkim gazety, które w tamtym czasie oszalały. I po prostu, jeżeli wymyśleliście, że syf medialny, który się stworzył przy sprawie Zodiaka, czy nie wiem, czy przy sprawie Czarnej Dali, no, to tutaj dopiero będziecie mieli oczy jak 5 zł. Same morderstwa kobiet z okresu działania Kuby Rozpruwacza nazywa się Whitechapel Murders i zasadniczo wszystkie morderstwa kwalifikujące się do tej sprawy, Whitechapel Murders, miały miejsce od 1888 roku do 1891 roku. Wszystkich ofiar było 11, jednakże nie wszystkie z tych 11 są niewątpliwie powiązane z samym Kubą Rozpruwaczem, którego dotyczy ten materiał, więc naprawdę skupimy się jedynie na 5. Ponieważ 5 ofiar pojawia się w tej sprawie jako kanoniczna piątka i to one z największym prawdopodobieństwem zostały zabite przez jedną i tą samą osobę. Są to Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes i Mary Jane Kelly. Wszystkie 5 żyło w najbiedniejszych okolicach Londynu, wszystkie 5 działało w najstarszej branży w historii i wszystkie 5 zginęło z ręki tego samego człowieka. Jednak zanim przejdę do samych ofiar, które oczywiście w tej sprawie, jak w każdej innej, są najważniejsze, o tym nie zapominajmy, muszę wam stworzyć trochę tła historycznego, ponieważ jest to niesamowicie ważne, żeby zrozumieć tak właściwie skąd się wziął Kuba Rozpruwacz. I dlaczego, może nie tyle skąd się wzięła sama osoba, bo jak wiemy, osób, jakby to określić, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale chodzi o to, że wariatów nie brakuje. I wariat to jest określenie bardzo priorytetowe, o co już miałem zwracaną uwagę i przepraszam, jeżeli kogokolwiek uraziłem, ale chodzi mi o to, że morderców czy ludzi chorych psychicznie, psychopatów, oczywiście nie każda osoba chora psychicznie jest mordercą, ale
Ludzi, którzy są gotowi zabić kogoś innego, nigdy nie brakuje. I zawsze się jakaś znajdzie. Ja wam chcę teraz przedstawić tło, które wam pokaże, dlaczego tak właściwie ten jeden konkretny morderca spotkał się z takim zainteresowaniem prasy. Ponieważ przecież ludzie giną codziennie, ale ten jeden z jakiegoś powodu stał się tak znany, że do dzisiaj pamiętamy jego pseudonim. Dlaczego? Trzeba wiedzieć, że w połowie XIX wieku Wielka Brytania doświadczyła napływu irlandzkich imigrantów, którzy znacznie podnieśli populację największych miast. To bardzo znacznie. To były dziesiątki tysięcy ludzi. Dodatkowo od 1881 roku, troszkę później, do Wielkiej Brytanii przyjeżdżali też Żydzi, którzy uciekali z pogromów we wschodniej Europie i Rosji carskiej. Populacja dzielnicy Whitechapel, w której się wydarzyło większość morderstw, osiągnęła w 1888 roku 80 tysięcy ludzi, z których ponad 50% to byli Żydzi. Jest to niesamowicie duża część całej populacji, a sama dzielnica była niesamowicie ludna jak na tamte czasy. Oczywiście to, co się zawsze wiąże z wielkim napływem ludności, to pogorszenie warunków życiowych, powszechna bieda oraz utworzenie się ogromnej klasy niższej. 55% dzieci narodzonych w tym obszarze w tamtym czasie umierało przed osiągnięciem 5 roku życia. Co drugie dziecko nie dożywało 5 roku życia. Jest to przerażająca statystyka i bardzo wyraźnie pokazuje, jak duży był tam stopień biedy. Przestępstwa były na porządku dziennym, alkoholizm był powszechny. Prostytucja była często jedynym sposobem na przetrwanie dla kobiet. Były to warunki wręcz nieludzkie. W październiku 1888 roku londyńska policja szacowała, że w Whitechapel było około 62 burdeli i 1200 prostytutek. Przypominam, w całej dzielnicy mieszkało 80 tysięcy ludzi, z czego 1200 to były prostytutki. To też jest niesamowicie duży procent. Warto też zaznaczyć, że większość rodzin i osób mieszkało nie w zwykłych mieszkaniach czy domach, ale w tak zwanych lodging houses. Były to domy dla dziesiątek niespokrewnionych ze sobą ludzi, którzy mieszkali w tym samym pokoju całymi rodzinami. I oszacuje się, że w tamtym czasie z usług lodging houses, w których się płaciło za noc, to znaczy tam się nie mieszkało na stałe, nie wiem, w pokojach wielorodzinnych, ale za każdą noc się płaciło osobno, za każdą noc, kiedy można było tam spać, to około 8,5 tysiąca ludzi z tych 80 tysięcy mieszkańców korzystało z tej usługi. Czyli 10% dzielnicy nie miało swojego domu, tylko mieszkało w tych lodging houses. Było ich 233. Warto też zaznaczyć, że nocnym kosztem jednego łóżka były 4 pensy, a liny, już wam zaraz opowiem, o co chodzi, która się nazywała tak zwany hangover albo lean on, 2 pensy. I o co chodzi z tą liną? Chodzi o to, że jeżeli ktoś nie miał tych 4 pensów albo po prostu nie potrzebował łóżka, zresztą te łóżka, łóżko to też jest zbyt dużo powiedziane na to, co tam było, zresztą pewnie widzicie to teraz na zdjęciach, jeżeli ktoś nie potrzebował takich wygód, w dużym cudzysłowie, to mógł sobie po prostu zapłacić za linę. I to była taka lina rozwieszona między tymi łóżkami, czymś na kształt łóżka, na której się można było po prostu oprzeć i tak usnąć. I to kosztowało połowę mniej. I te wszystkie czynniki, które wam wymieniłem, ta bieda, to pragnienie zarobienia na życie, żeby jakkolwiek tam przetrwać, ten alkoholizm, to wszystko spowodowało, że w Whitechapel często pojawiały się protesty i bunty, wywołane spięciami społecznymi. Jakby klasa najniższa bardzo nie lubiła policji, bo policja często gnębiła tych ludzi i ich wykorzystywała, bo wiedziała, że może sobie na to pozwolić. Także kiedy takie protesty wybuchały, to oczywiście były brutalnie tłumione, nikt się z nimi nie patyczkował. Wolność słowa? Komu to potrzebne? W tamtych czasach, było inaczej. Wszystkie te czynniki sprawiały, że Whitechapel było powszechnie postrzegane jako siedlisko braku moralności i zła i najgorsza dzielnica w mieście. Nie muszę dodawać, że po morderstwach Kuby Rozprowacza ten obraz się utrwalił. I żeby to zobrazować, to powiem wam, że jedna z ulic w dzielnicy, Flower and Dean Street, była opisywana jako możliwie najgorsza i najbardziej niebezpieczna ulica w całym mieście. A z kolei Dorset Street, także w Whitechapel, była opisywana po prostu jako najgorsza ulica w Londynie. Nikt nie chciał się błąkać w Whitechapel
po nocy. Już za dnia tam było niebezpiecznie. Także w takich warunkach wyrósł, pojawił się najbardziej znany morderca w historii. Jeszcze raz przejdźmy już do jego ofiar. Po kolei opiszę wam każdą z nich, kim była, jak żyła, jak zginęła, co się stało potem, a następnie pokrótce zajmę się także innymi morderstwami, które miały tam miejsce, tym sześcioma niekanonicznymi, jednak to już będzie krótszy opis, ponieważ nie na tym chcę się skupić. Lecz zacznijmy od tych, które naprawdę zginęły z ręki kupra sprowacza. Pierwszą z nich, chronologicznie, była Mary Ann Nichols. Zginęła ona w piątek, 31 sierpnia. Zginęła w Bucks Row, które jest obecnie nazywane Darward Street. Była to taka boczna mała uliczka w dzielnicy Whitechapel. Jej ciało zostało odkryte przez kierowcę dorożki o imieniu Charles Cross o 3:45 przy bramie do stajni. Jak zginęła? Podrżnięto jej gardło głęboko, dwa razy, od lewej do prawej. Jej jama brzuszna została okaleczona przez głęboką ranę szarpaną. Miała też kilka lżejszych ran i 3-4 głębokie rany po prawej stronie ciała. Były to takie cięcia od góry do dołu. I wszystkie rany na jej ciele zostały zrobione tym samym nożem. No, samą sprawą po zgłoszeniu przez pana Crossa zajęła się Miejska Policja Londynu. Tutaj jest jakby wiele oddziałów policji działających w Londynie, więc Miejska Policja Londynu to nie jest to samo co Policja Miasta Londyn. Tutaj uważajcie, to są dwie różne policje. I to też nie jest to samo co Scotland Yard. To są różne rzeczy i tutaj trzeba bardzo uważać na terminologię. Tą sprawą się zajęła Miejska Policja Londynu. Początkowo niewiele było wiadomo o tej sprawie, jednak prasa od razu połączyła ją z dwoma innymi morderstwami, niekanonicznymi, warto dodać, które wydarzyły się już wcześniej. Tutaj tak właściwie zaczynamy mówić o jakimś seryjnym mordercy, że są jakiekolwiek podejrzenia o to, że istnieje seryjny morderca. Sprawę przydzielono komisarzowi Frederickowi Aberlinowi, Henrykowi Morowi i Walterowi Andrewsowi. Właśnie w związku z podejrzeniem, że jest to seryjny morderca. Gazeta The Star zaproponowała, że te morderstwa są jakkolwiek połączone, no i to już poleciało lawinowo. Cała reszta mediów się zainspirowała, no i wszyscy zaczęli gadać, że to seryjny morderca, chociaż wtedy jeszcze tego nie było wiadomo. Koroner, badający ciało Nichols, ustalił też, że ta została zamordowana tuż po 3 nad ranem, czyli zasadniczo no, pół godziny 40 minut przed tym, jak ją znaleziono. Wiadomo, w tej sprawie w ogóle jest bardzo dużo kwestii minut. Że jeżeli ktokolwiek by się pojawił na miejscu zbrodni parę minut wcześniej, to ofiara mogłaby przeżyć. Warto też dodać, że koroner o nazwisku Baxter w swojej ostatecznej opinii stwierdził, że morderstwa nie są powiązane. To znaczy, to pierwsze i drugie morderstwo przed Mary Ann Nichols, ale to morderstwo się wiąże z drugim kanonicznym, o którym wam teraz opowiem. Ponieważ zanim on to ustalił, to już druga ofiara się pojawiła. Druga ofiara nazywała się Annie Chapman i została znaleziona około 6 rano w sobotę 8 września koło ścieżki na tylnym ogródku 29 Hanbury Street w Spitalfields. Spitalfields to była dzielnica blisko Whitechapel, równie biedna i równie obskurna. Sama ofiara wyszła o 2 w nocy z lodging house, w którym spała, by znaleźć klienta, ponieważ oczywiście była prostytutką, i zapłacić za czynsz. To znaczy zapłacić za tą noc, kiedy mogła tam spać. No cóż, no została położona do wiecznego snu. Jej gardło zostało podrażnięte od lewa do prawa, tak samo jak wszystkie inne. Została wypatroszona, jej jelita zostały wyrzucone nad jej ramionami. Późniejsza sekcja, którą przeprowadził dr George Webster Phillips, ukazała też, że jej macica została częściowo usunięta. Cóż, sam doktor przeprowadzający sekcję stwierdził, że morderca musiał posiadać jakąkolwiek wiedzę anatomiczno-chirurgiczną, ponieważ wyciął jeden kawałek jednym cięciem noża, około 15-20 cm. Jakby zrobił to jednym precyzyjnym ruchem, co było bardzo podejrzane, ponieważ normalny morderca nie powinien posiadać takich umiejętności, przynajmniej nie w tamtych czasach. Oczywiście później to zostało poddane w wątpliwość, że nie wiemy czy to dokładnie, ale ta teoria o wiedzy anatomiczno-chirurgicznej, ona przez całą tą sprawę jest poddawana w wątpliwość. Istnieje też inna teoria, że ta rana powstała już post mortem i że tak naprawdę
tą macicę, ten kawałek macicy wycięli jej grabarze. To znaczy jeszcze nie grabarze, ale ludzie, którzy transportowali to ciało do chłodni, to znaczy do piwnicy, ponieważ w tamtych czasach za takie za prosektorium, za chłodnie, gdzie trzymano ciało, robiły piwnice. Że oni mieli po prostu tam odciąć jej kawałek, ponieważ chcieli to komuś sprzedać. A popyt wtedy był, uwierzcie. Jednak morderstwo Annie Chapman jest o tyle ciekawe, że w związku z jej morderstwem dokonano aresztowania podejrzanego. Ponieważ 10 sierpnia, dwa dni później, John Pizer, or Pfizer, nie jestem pewny, został zaaresztowany w związku o to, że był podejrzany o seryjne morderstwo. Sam delikwent był bardzo znany policji, przede wszystkim z nękania prostytutek, wyłudzania od nich pieniędzy i różnych innych bardzo niegodziwych rzeczy. Niestety, ten człowiek miał alibi na obydwa morderstwa, zarówno Annie Chapman, jak i pierwszej ofiary. Także niewiele z tego wyszło. Został zaaresztowany, ale nie może mu było nic przedstawić. Jednakże w tej sprawie jest kolejny ewenement, to znaczy znalazła się świadkini o nazwisku Elizabeth Long, która zeznała, że widziała, jak Chapman gada z jakimś mężczyzną około 5:30, czyli tak właściwie pół godziny przed odnalezieniem ciała, tuż za tym ogródkiem, gdzie ją znaleziono. Ten mężczyzna najprawdopodobniej był mordercą. Z opisu pani Long wynika, że miał nieco więcej niż 40 lat, był troszkę wyższy od Chapman i miał ciemną skórę i obcy wygląd. Taki biedny, ale dumny. I to jest dosłownie cytat. To znaczy był to człowiek wyraźnie nie mający dużo pieniędzy, ale jednak mający swoją godność. Co jest bardzo ciekawe. Nie sugeruję tutaj, że każdy, kto nie ma pieniędzy, nie ma godności, tylko że w tamtych czasach, jeżeli ktoś mieszkał w tej dzielnicy, to bardzo trudno było wyglądać dumnie. Zazwyczaj, jak już mówiłem, to byli ludzie niegodziwi, alkoholicy. Więc taki człowiek zwraca uwagę. Miał czapkę myśliwego i ciemny płaszcz. Kolejny świadek, bo było już aż dwóch, o nazwisku Albert Kadosz, wchodził na swój ogródek, dwa numery stamtąd, na 27 Hanover Street, kiedy usłyszał głosy i dźwięk, jakby coś upadło o furtkę. Jakby upadało i uderzyło o furtkę. Jednak postanowił tego nie sprawdzić, no i na nieszczęście Annie Chapman, ponieważ może gdyby sprawdził, może gdyby tam podszedł, to udałoby się uratować Annie Chapman. Szczerze w to wątpię, ale wszystko jest możliwe. No i morderstwo Annie Chapman jest tak właściwie przełomowe w tej sprawie, ponieważ po tym morderstwie wybuchła ogromna panika. To jest moment, w którym miasto zaczyna szaleć. Gazety piszą o tym codziennie. Każdy szuka kolejnej sensacji. Każdy mieszkaniec dzielnicy Whitechapel się zaczyna bać i no, wybucha ogromna panika. Jest do tego stopnia chaos panujący w dzielnicy, że mafia zaatakowała posterunek policji na Commercial Road, bo podejrzewała, że trzyma się tam podejrzanego. Jakby do tego stopnia był to taki chaos, że mafia chciała zabić podejrzanego o bycie kumorozprowaczem. Wyobrażacie to sobie? Już wtedy się pojawił także człowiek oferujący nagrodę pieniężną, ponieważ parlamentarzysta angielski z Whitechapel o nazwisku Samuel Montgomery zaoferował 100 funtów nagrody za informacje mogące doprowadzić do zaaresztowania człowieka odpowiedzialnego za morderstwa. I 100 funtów może się wydawać mało, tylko że w tamtych czasach 100 funtów to jest około 11 tysięcy funtów teraz. To są niesamowite pieniądze jak na tamte czasy. Przypominam, noc w Lodging House kosztowała 4 pensy, a tutaj 100 funtów. No to są pieniądze, które każdemu w tamtej dzielnicy mogłyby się przydać. Doszło też do wielu ataków na tle antysemickim. Głównie przez ten dziwny, obcy wygląd tego podejrzanego. Tego, który został zauważony przez Elizabeth Long. Ponieważ oczywiście, że prasa dotarła do tych informacji. Prasa jest naprawdę jednym z największych przekleństw większości śledztw, czy ogólnie media. Wtedy też, po morderstwie Annie Chapman, został założony Whitechapel Vigilance Committee pod przywództwem George'a Laska. Była to taka grupa wolontariuszy patrolujących ulicę, by zapewnić bezpieczeństwo. Oni po prostu się zgłosili i dobrowolnie po nocy patrolowali tę ulicę dzień w dzień, żeby jakkolwiek zapobiec większej ilości morderstw. Zatrudnili oni też dwóch prywatnych detektywów i też zaoferowali nagrodę pieniężną. Jednakże tym, co naprawdę było kulą u nogi tego śledztwa, było to, że 1 sierpnia Robert Anderson, który został głową Criminal Investigation Department, Wydziału Śledztw Kryminalnych, wyjechał 7 sierpnia
On pojechał sobie do Szwajcarii, ponieważ musiał się leczyć. I to jeszcze było, nie byłoby takie złe, ponieważ... No dobra, on został głową całego tego biura, no to może inni się tym zajmą. No niestety, bo to, ponieważ Thomas Arnold, który dowodził pod oddziałem Whitechapel, właśnie tego Criminal Investigation Department, także z bliżej nieznanych przyczyn wziął sobie wtedy wolne. No i to doprowadziło do ogromnego chaosu, ponieważ brakowało ludzi decyzyjnych, nikt nie wiedział co ma robić, policja w ogóle działała niemal po omacku i nie wiadomo było kogo aresztować, kogo przesłuchać i co właściwie czynić, żeby powstrzymać to morderstwa. Wtedy zaaresztowano Charlesa Ludwiga, niemieckiego fryzjera, który został podejrzany o bycie głównym rozprowaczem, jednak następne morderstwa dowiodły jego niewinności. To znaczy po prostu w czasie jego przebywania w areszcie doszło do innych morderstw i to doprowadziło do wniosku, że jeżeli on wtedy był w areszcie, no to o ile nie ma możliwości bilokacji, no to nie mógł być on. No i właśnie o tych kolejnych morderstwach pora sobie powiedzieć, ponieważ najbliższe teraz to morderstwo jest wyjątkowe, ponieważ jest podwójne. Wydarzyło się w niedzielę 30 września. I ofiarami były Elizabeth Stride i Catherine Addows. Pierwsza z nich została znaleziona o 1 rano w Dudfield's Yard, 40 Burner Street, która się obecnie nazywa Henrik Street w Whitechapel. No i cóż, pamiętacie jak mówiłem, że w tej sprawie często brakowało minut? To jest jedna z tych ofiar. Została zabita dosłownie parę minut wcześniej. Morderca nawet nie zdążył jej wypatroszyć. Miała tylko podrażnięte gardło, także od lewej do prawej. Najprawdopodobniej przeszkodziła mu osoba, która znalazła ciało, o imieniu Louis Dischmetz. Niektórzy uważają, że to, że ofiara była niewypatroszona, miała jedynie podrażnięte gardło, świadczy o tym, że ona nie jest powiązana z resztą morderstw. I jeszcze argumentują to tym, że to jest jedyne morderstwo, które się wydarzyło na południe od Whitechapel Road. I także zostało użyte w tym morderstwie inne ostrze. To znaczy ono było krótsze niż to, które było użyte wcześniej, te 15-20 cm w przybliżeniu. Jednakże sama Elizabeth Stride należy do kanonicznej piątki i większość badaczy jednak łączy do morderstwa, że Elizabeth Stride faktycznie była ofiarą Kuby. 45 minut po odkryciu ciała Elizabeth Stride doszło też do odkrycia ciała Catherine Addows o 1:45. Znalazł ją Edward Watkins na południowo-zachodnim krańcu Mitre Square, 12 minut piechotą od Burner Street, czyli tam, gdzie znaleziono wcześniej Stride. Zabito ją podrażnięciem gardła, ostrzem przynajmniej 15 cm, czyli tym już normalnym, dłuższym. Oczywiście gardło zostało podrażnięte od lewej do prawej. Zginęła mniej niż 10 minut przed znalezieniem ciała. Kolejna ofiara, którą można było uratować. Jej twarz była całkowicie zmasakrowana, jelita wyciągnięte na ramię, tak jak w drugim przypadku Annie Chapman. Tyle, że w tym przypadku miała jeszcze przerwę na brzuchu, to znaczy wyciągnięto jelito, trochę leżało nad brzuchem, była przerwa na klatce piersiowej i potem znowu leżały na ramieniu. Dodatkowo usunięto jej lewą nerkę i większość macicy. W czasie sekcji 4 października stwierdzono, że morderca zapewne miał znajomość anatomii i że klęknął po prawej stronie ciała podczas potroszenia. Z tymi doniesieniami całkowicie nie zgadzał się pierwszy doktor, który przybył na miejsce, o imieniu George Sequira, i oficer medyczny miasta William Sanders, który z kolei no nie był przy ciele w momencie znalezienia, ale był przy autopsji. Oni się całkowicie nie zgadzali, mówili, że to jest całkowita nieprawda. Dodatkowo samo zdarzenie było w takim miejscu, było tak blisko centrum, że do gry weszła także policja miasta Londyn. Mówiłem, że to będzie parę oddziałów policji, i to jest inna policja niż ta, co była wcześniej. Ponieważ ta policja jakby, ta, która teraz weszła do akcji, policja miasta Londyn, zajmuje się tylko samym ścisłym centrum Londynu. Oczywiście tuż po znalezieniu ciała rozpoczęto poszukiwania nad mordercą czy czymkolwiek innym, co mogłoby pomóc. I znaleziono, ponieważ o 3 rano, godzinę 15 minut po znalezieniu ciała, znaleziono fragment fartucha Addows w przejściu między 108 i 119 Golson Street. Około pół kilometra od miejsca zbrodni. I to znalezienie fartucha jest bardzo ciekawe, ponieważ towarzyszy temu napis. Napis kredowy, niedaleko tego fartucha, który brzmiał: Żydzi są ludem, który nie będzie obwiniany za nic, albo Żydzi nie są ludem, który będzie obwiniany za nic, albo Żydzi nie są ludem, którego oskarża się o nic. Niestety tutaj bardzo nie wiadomo, ponieważ był to niewyraźny napis i bardzo niekaligraficzny, więc nie do końca wiadomo, co autor miał na myśli.
Dwie godziny później, już po spisaniu tego, co tam się wydarzyło, usunięto napis, ponieważ obawiano się antysemickich protestów. Już wcześniej doszło do nich, jak mówiłem, przy okazji Annie Chapman, więc bardzo nie chciano, żeby doszło do nich ponownie. Warto też dodać, że miejsce znalezienia tego fartucha, Gosson Street, jest jakby bezpośrednią drogą z Mitre Square do Flower and Dean Street, gdzie żyły ofiary, gdzie był lodging house, gdzie one spały. Coroner stwierdził także, że Stride została zaatakowana szybko. Nie próbowała się nawet bronić. Nie wypuściła nawet z ręki miętówek, które miała. Dodatkowo w toku śledztwa wyszła sytuacja, że był taki człowiek, który się nazywał Matthew Packer, który chyba postanowił sobie zrobić trochę rozgłosu na tym, ponieważ on miał sklep. Taki ze wszystkim. To po prostu był sklep, który sprzedawał, co akurat miał na stanie. Często jedzenie. I on powiedział prywatnym detektywom, zatrudnionym przez tego George'a Laska, przez ten komitet obrony sąsiedzkiej, że on zasadniczo to sprzedał winogrona tej Stride i jakiemuś człowiekowi, który z nią był, najprawdopodobniej mordercy. No i co ciekawe, on to powiedział tym prywatnym detektywom, tylko że policja powiedział, że tak właściwie on to nikogo nie widział i że ona tam nie była nigdy, że ona tam do niego nie przyszła. Czyli pan coś tam już wyraźnie... Niewyraźnie coś mówił, że tak, tutaj tak, tutaj inaczej, no coś dziwnego. No i najprawdopodobniej tego historyjka o sprzedawaniu winogron to jest wyssana z palca, ponieważ ona na tyle zainteresowała panów śledczych, że postanowili sprawdzić, co jadła Stride przed śmiercią. Surprise, surprise, nie jadła winogron. Także jedyne, co pan na tym zyskał, to może jakiś rozgłos dla swojego sklepu i historykę w prasie. Pojawił się też drugi świadek. Joseph Lewandy, który przechodził z dwoma kolegami przez Mitre Square niedługo przed morderstwem Eddowes, tej drugiej. Miała być tam z 30-letnim mężczyzną ubranym biednie, w kaszkiecie i z wąsem. Jednak pan stwierdził, że nie byłby w stanie go zidentyfikować ponownie, a koledzy, z którymi tam przechodził, nie umieli opisać dobrze tego podejrzanego. Istnieją teorie, że byli wstawieni. No cóż, nie muszę też za bardzo mówić, że po czterech morderstwach, którym się nie udało zapobiec, na policję spadła ogromna krytyka. Cała policja po prostu była zjechana przez prasę od góry do dołu. Pojawiła się też od nich nagroda, jakby rehabilitacyjna, współtworzona razem z burmistrzem Londynu. 500 funtów, które obecnie jest warte 56 tysięcy funtów. No, jak już mówiłem, niesamowite pieniądze. Jeżeli 100 funtów to już było bardzo dużo, to 500 to już jest po prostu astronomiczna suma wtedy. Teraz, żeby się zrehabilitować, policja wymyśliła, że użyje psów tropiących, ponieważ jeszcze tego nie próbowali. No ale psy się zdały na nic, ponieważ nie dawały rady w dużym mieście, gdzie było za dużo zapachów, za dużo fałszywych tropów, za dużo innych rzeczy. No a poza tym ich właściciel, od którego wzięli te psy, bał się, że jeżeli coś odkryją, jeżeli te psy się przyczynią do złapania mordercy, to zostaną otrute i zginą, a mu bardzo zrażało na tych psach, ponieważ no, jeżeli jakiś pies był wtedy trenowany i umiał odszukiwać ofiary, i był z dobrego rodu, to on był niesamowicie dużo wart. Więc zasadniczo ten pies, nawet jeżeli nie był przyjacielem dla tego właściciela, to po prostu był cenną rzeczą. W związku z tymi dwoma morderstwami też się pojawiła ciekawa sytuacja, że 2 października odnaleziono kobiecy korpus w piwnicy budynku New Scotland Yardu, który był wtedy budowany. Prasa od razu się na to rzuciła i połączyła to z innymi morderstwami, jednak jakby ogólnie się nie sądzi, żeby to było zbyt połączone. Sama sprawa tego korpusu jest nazywana Whitehall Mystery. I tego samego dnia, 2 października, pojawiła się druga dziwna rzecz, ponieważ pan wróż jasnowic Robert James Lees odwiedził panów ze Scotland Yardu śledczych i powiedział, że może wytropić mordercę za pomocą sił paranormalnych. No nie muszę mówić, że policja tak na niego spojrzała i tak no powiedziała, że no super te siły paranormalne, ale pan się wynoś. Nazwała go dosłownie głupcem i wariatem. No i jak ten okres chaosu tak sobie trwał i trwał w najlepsze, to powoli dobiegał końca, ponieważ 6 października w końcu wrócił pan Anderson, ten, który sobie wyjechał do Szwajcarii i wziął to śledztwo od Scotland Yardu właśnie dla tego Criminal Investigation Department. I dzięki jego wysiłkom do końca października przesłuchano ponad 2000 osób. Dokładnie sprawdzono blisko 300 i aresztowano 80. No, trzeba powiedzieć, że jak do tej pory policja się trochę obijała i nie wiedziała dokładnie co robić, to jak pan wrócił i zaprowadził porządek, no to się porządnie wzięli do pracy. Jednak nawet te zwiększone wysiłki
nie doprowadziły do zapobiegnięcia ostatniemu z 5 kanonicznych morderstw. Ano wysiłki były, jak już mówiłem, zresztą na przestrzeni października i listopada Londyn był patrolowany, szczególnie te dzielnice, przez 143 policjantów pod przykrywką. To były ogromne wysiłki, wszyscy chcieli uniknąć ostatniego morderstwa. To jednak na niewiele się zdało. Ostatnie morderstwo, Mary Jane Kelly, wydarzyło się w piątek 9 listopada. Sama ofiara została zamordowana w swoim pokoju na 13 Miller's Court za 26 Dorset Street w Spitalfields. Jak już mówiłem, Dorset Street była uważana za najgorszą ulicę w Londynie. A na samej tej ulicy żyła Chapman, druga ofiara, a Eddowes, czyli jedna z tych podwójnych, czasem tam sypiała. Także to naprawdę była niebezpieczna ulica. Sama Mary Jane Kelly została odnaleziona po 10:45 rano. Bardzo późno. Jeżeli poprzednie ofiary często były odnajdywane niedługo po morderstwie, no to tutaj zaszło dużo czasu. Leżała na łóżku w swoim pokoju. Pierwszym doktorem, który dotarł na miejsce, był George Baxter Phillips. I on stwierdził, że zabito ją poprzez podrażnięcie gardła. Tak jak wszystkie inne ofiary, z lewa do prawa. I tutaj ostrzegam, to jest bardzo, bardzo brutalne morderstwo. Najbrutalniejsze z nich wszystkich, więc wszystkich ludzi o słabych nerwach proszę o przewinięcie dalej. Timestamp powinien być w opisie. No ale dobrze, już przejdźmy do samych flaków. Ponieważ jej jama brzuszna została rozcięta, a wnętrzności rozrzucone po całym pokoju. Jej piersi odcięto, a twarz zmasakrowano tak, że była nierozpoznawalna. Jej uda pocięto do kości, a parę mięśni usunięto całkowicie. A samą kobietę rozebrano też do halki, także została tylko w halce. I część jej ubrań została ładnie złożona na krześle, a część została spalona. Prawdopodobnie, żeby oświecić pokój i jednocześnie usunąć do wody. Ponieważ trzeba pamiętać, że pokój wtedy nie było elektryczności, o nie. Przynajmniej nie w takich biednych częściach, więc jedyne źródło światła, na które mógł liczyć morderca, to właśnie ten kominek. I ostatnia ofiara była tak zmasakrowana prawdopodobnie dlatego, że morderca miał zwyczajnie czas się zabawić z nią. Nikt mu nie przeszkadzał w tym pokoju. Jeżeli w poprzednich sprawach musiał uciekać, bo ktoś szedł i był gotowy go odkryć, no to tutaj miał mnóstwo czasu. Uważa się też, że ofiara sama się rozebrała i została zabita na łóżku. Oznacza to, że jej mordercą był ktoś, kogo albo znała, albo uważała za klienta, no bo pamiętajmy, też była prostytutką, jak wszystkie inne ofiary. Albo zginęła we śnie, albo będąc pod wpływem czegoś. Tutaj jest naprawdę wiele możliwości, do czego ona sama się położyła na tym łóżku. Nie wiemy tak naprawdę, która może być prawdziwa. Sekcję jej zwłok przeprowadzono 12 listopada, 3 dni później, a pogrzeb odbył się 19 listopada. Na sam pogrzeb przyszły ogromne tłumy, żeby pożegnać kolejną ofiarę Kuby rozprowacza. Były to tak ogromne tłumy, że sam pochód pogrzebowy miał problem, żeby dotrzeć do cmentarza. To jest ta skala. 8 listopada Charles Warren zrezygnował z bycia głową policji miejskiej. To jest jeden dzień przed morderstwem. I tutaj to było spięcie na poziomie urzędowym. Ponieważ Home Secretary powiedział mu, że nie może wydawać oświadczeń bez zgody Home Office. I Home Office w Wielkiej Brytanii to jest coś takiego jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I wiem, że jeżeli ktokolwiek z was się lepiej zna na ustroju Wielkiej Brytanii, to w tym momencie mnie zjedzie, ale to jest duże uproszczenie, ale to jest najlepsze porównanie, jakie mogę znaleźć. Więc po prostu Minister Spraw Wewnętrznych powiedział mu, że zasadniczo nie może wydawać żadnych oświadczeń publicznych bez ich zgody. Dlatego pan Warren się obraził i powiedział, że on rezygnuje. 10 listopada, dzień po morderstwie, pan Anderson, ta głowa tego Criminal Investigation Department, otrzymał list od policyjnego chirurga o nazwisku Thomas Bond, który stwierdził, że morderstwa na 100% popełnił ten sam człowiek. Wszystkie 5. Tego samego dnia parlament Wielkiej Brytanii zaoferował ułaskawienie każdemu przestępcy, który ma jakiekolwiek informacje o mordercy. Byli tak zdesperowani, żeby go w końcu znaleźć. Jednakże, niestety, bez skutku. No to jest bardzo przykre, że w sumie wszyscy znamy pseudonim tego mordercy. Nigdy się już nie dowiemy, kim on tak właściwie był, ponieważ trochę nie wierzę, żeby po aż tylu latach było to możliwe. Te wszystkie wysiłki policji, te ofiary, to wszystko na nic. Po prostu na nic. Jednakże teraz chcę wam jeszcze opowiedzieć o paru innych ofiarach, ponieważ no, wszystkie Whitechapel Murders obejmuje
11 spraw. Akta. Teraz opowiedziałem wam o 5, które na pewno są... No, na pewno na 99% są ofiarami Kuby Rozpruwacza. Pokrótce powiem wam o innych morderstwach, które miały tam miejsce. Pierwsze dwa z nich, morderstwo Emmy Elizabeth Smith i Martha Tabram, były morderstwami przed pierwszym morderstwem Kuby Rozpruwacza. One miały miejsce wcześniej, przed zabiciem Mary Ann Nichols. Ponieważ Emma Elizabeth Smith zginęła 3 kwietnia 1888 roku. No i znowu, niektórzy wierzą, że ona była pierwszą ofiarą Kuby Rozpruwacza, jednak to nie jest oficjalne. Znaleziono ją na skrzyżowaniu Osborne Street i Brick Lane. Miała 45 lat, była prostytutką. I ona zasadniczo zginęła dosyć brutalnie, ponieważ zaatakowało ją dwóch, trzech mężczyzn, z których jeden był nastolatkiem. I to znowu jest bardzo brutalne, ale jakby wepchnięto w nią tępy obiekt. Gdzie wepchnięto, to już raczej wiecie dobrze. No, dosyć, no bardzo brutalne i bardzo bolesne. Okropna śmierć. Sama kobieta, atak odbył się w nocy, kobieta umarła o 9 rano przez zapalenie otrzewnej spowodowane infekcją po tym wepchnięciu. Niektórzy, jak już mówiłem, łączą to z Kubą Rozpruwaczem, jednak biorąc pod uwagę, że to było więcej morderców, najprawdopodobniejszą teorią jest to, że zabili ją jej alfonsi, ponieważ nie przynosiła zysków. Druga ofiara, Martha Tabram, zginęła 7 sierpnia 1888 roku. Był to dzień po Bank Holiday. Wielka Brytania ma parę Bank Holidays. To są takie dni wolne od pracy. Już nie będę rozwodzić nad tym, skąd one się wzięły. Po prostu są. I została zamordowana około 2:30. Ona z kolei miała 39 lat, też była prostytutką. I została znaleziona na George Yard w Whitechapel. I niestety... przeżyła 39 pchnięć nożem. Znaczy, nie przeżyła, ale wykonano 39 pchnięć nożem. Co no, jest znowu okropną śmiercią, bardzo bolesną. I nawet w tej sprawie było blisko, żeby kogokolwiek złapać, ponieważ przeprowadzono rozpoznanie możliwego mordercy z udziałem innej prostytutki, jej koleżanki, ale nie dało to żadnego efektu. Nie była w stanie rozpoznać. Kolejnymi ofiarami z Whitechapel Murders jest Rose Milet, która zginęła 20 grudnia 1888 roku, już po wszystkich 5 morderstwach Kuby Rozpruwacza. Została uduszona. I ona nie została jakkolwiek gardło nie było podrażnięte, ona została uduszona. Miała 26 lat. I odnalazł ją konstabel policji. Znalazł ją na Clark's Yard, koło High Street w dzielnicy Poplar. Nawet nie w Whitechapel. I ona sypiała na 18 George Street. Tam był taki lodging house i to jest to samo miejsce, gdzie sypiała pierwsza niekanoniczna ofiara, czyli Emma Smith. Więc one miały coś wspólnego. I to jest o tyle kontrowersyjna ofiara, Rose Milet, że tak właściwie do tej pory ludzie badający tę sprawę nie są zgodni, czy ona umarła przypadkiem, czy została zamordowana. Ponieważ istnieje teoria, że ona po prostu przypadkiem powiesiła się na kołnierzu swojej sukienki, kiedy usypiała. Miałaby tak niefortunnie się oprzeć o tą linę, którą można było za 2 pensy wynająć, że po prostu się powiesiła. Jednakże oficjalnie została zamordowana przez osoby nieznane. Po prostu sprawca niewykryty, ale zamordowana. I to jest oficjalna wersja, no i proponowałbym, żebyśmy się jej trzymali. Następną ofiarą niekanoniczną jest Alice McKenzie, która została znaleziona 17 lipca 1889 roku, rok później. I została zamordowana około 40 minut po północy. Znaleziono ją w Castle Alley w Whitechapel i gardło zostało podrżnięte od lewej do prawej, a jej jama brzuszna poraniona. I tutaj już mamy czerwoną lampkę nad głową, że chwila, to jest podobne. Jednakże, rany nie były tak głębokie jak w innych przypadkach, jak w sprawach kanonicznych, i użyto znacznie krótszego ostrza. Sami patologowie przeprowadzający sekcję byli bardzo, bardzo podzieleni. I teorią, która jest bardzo wygodna i może wyjaśniać, jakim cudem ta sprawa jest tak podobna, a tak właściwie nie jest morderstwem kanonicznym, jest to, że to mógł być naśladowca Kuby Rozpruwacza. Jakiś morderca, który się zainspirował, postanowił być jak Kuba Rozpruwacz. No i doszło do tego, że ostatecznie coroner Baxter, który już pracował przy tej sprawie, i który przeprowadzał sekcję Alice McKenzie, stwierdził, że są duże podobieństwa między tą sprawą a sprawami kanonicznymi. Jeżeli nie zrobiła tego ta sama osoba,
to na 100% próbowano ją naśladować. Także ta sprawa jest tego właściwie najbliżej spraw kanonicznych ze wszystkich tych, które nie są zaliczone do kanonu ofiar Kubry Spruwacza. I o niej chyba najbardziej warto pamiętać. Następna ofiara, piąta z sześciu, więc zbliżamy się do końca, to jest tak zwany Pinchin Street Torso, ponieważ 10 sierpnia 1889 roku o 5.51 odnaleziono korpus kobiety pod wiaduktem kolejowym na Pinchin Street, Whitechapel. No i to właśnie od miejsca odnalezienia wzięła się jego nazwa. Sam korpus miał mnóstwo ran i nieotarć i ran na plecach, biodrach i ramionach. Jama brzuszna została potężnie zmasakrowana, ale nie zraniono pochwy ofiary, jak to miało miejsce przy innych kanonicznych morderstwach. Dodatkowo obcięte części ciała, no ponieważ to jest korpus z jakiegoś powodu, tam nie było ramion chociażby, zostały schowane gdzieś koło wiaduktu, jednak nigdy nie odnaleziono ich dokładnie. Ofiara miała coś około 30-40 lat, tutaj też oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie. Niektórzy lekarze stwierdzili, że tak właściwie nie zabił jej krwotok, ani podrażnięcie gardła, ponieważ w samym korpusie była krew. I to ich naprowadziło do tego, że tak właściwie nie mogła być zabita, przynajmniej nie w ten sposób. Jednakże tym, co przemawia za inną teorią, jest brak krwi w tkankach. On przemawia za tym, że ona faktycznie została zabita ostrzem. Kiedy odnaleziono korpus, no to oczywiście zaczęto szukać, kto tak właściwie mógł być. I na początku stwierdzono, że to mogła być zaginiona Lydia Hart, ale ona się znalazła. Na szczęście się znalazła i ona nie była ofiarą. Stwierdzono też, że właścicielką Pinchin Street Torso mogła być Emily Baker, prostytutka z Whitechapel, ale ciało było za stare. On, jakby Emily Baker była młodą kobietą, jeżeli dobrze pamiętam, miała 26 lat, więc no nie mogła być to ona. I o ile sama sprawa najprawdopodobniej nie jest związana z Kubą Rozpruwaczem, to jednak często jest łączona z Thames Torso Murders i z Whitehall Mystery, tym korpusem znalezionym w budynku New Scotland Yard. I tworzy się możliwego seryjnego mordercę o pseudonimie Torso Killer. No i tutaj jest kwestia, czy Torso Killer miałby być tą samą osobą co Kuba, ale to najprawdopodobniej niemożliwe z uwagi na zupełnie inny modus operandi. Ale tutaj naprawdę tworzenie takiego hipotetycznego seryjnego mordercy to już jest wyjście daleko, daleko w wody hipotezy. Ponieważ naprawdę nie wiemy, czy te sprawy są jakkolwiek połączone. Ostatnią ofiarą z akt Whitechapel Murders jest Frances Coles, która zginęła 13 lutego 1891 roku. Miała 25 lat, a ciało zostało znalezione pod wiaduktem kolejowym w Swallow Gardens w Whitechapel. Znaleziono ją o 2.15 i kiedy ją znaleziono, była żywa, ponieważ znaleziono ją dosłownie tuż po ataku. Było to tak niedługo, że tak właśnie morderca został ogłoszony przez tego, który tam nadszedł, ten kto znalazł Frances Coles. I tak właściwie jedyne rany jaka miała, to małe rany z tyłu głowy, które prawdopodobnie powstały po tym, jak została rzucona o ziemię. Przed tym, jak zadano jej rany śmiertelne, czyli dwa podrażnięcia gardła od lewej do prawej. No, jak już mówiłem, sam atak przeżyła, jednak zginęła przed tym, jak nadeszła pomoc. Tutaj w tej sprawie też został ktoś aresztowany, ponieważ aresztowano Jamesa Sudlera i oskarżono go o jej morderstwo, jednak policja nie mogła nic zrobić, bo zabrakło dowodów. A były poważne podejrzenia, że był Kubą Rozpruwaczem. I co do ofiar, kanonicznych albo nie, to by było na tyle. O ile o samym Kubie Rozpruwaczu nie wiemy za dużo i mamy jedynie podejrzenia, no to chociaż o ofiarach mógłbym wam trochę więcej powiedzieć, no bo jak zwykle przypominam, że Kuba jest oczywiście niesamowicie znanym mordercą, bardzo ważną postacią w historii, ale ciągle to ofiary powinny być najważniejsze, bo to one najbardziej ucierpiały. Teraz jednak od ich tematu na chwilę odejdziemy, ponieważ istnieje bardzo ważny aspekt tej sprawy, o której powinniście usłyszeć i są to listy. Ponieważ Kuba Rozpruwacz, oprócz oczywiście swojego klasycznego, bardzo znanego modus operandi, jest też powszechnie kojarzony z tym, że kontaktował się z policją. Zasadniczo, podczas trwania tej sprawy, do policji trafiały setki listów dotyczących sprawy.
Niektóre były podpisywane, nieanonimowe, dotyczyły sprawy, zawierały sugestie co do śledztwa albo jakieś informacje. Wiele listów jednak było zwykłym oszustwem, pisanych przez ludzi podających się za mordercę. Tym ludziom zazwyczaj zależało po prostu na podtrzymaniu zainteresowania sprawą, na tym, żeby ludzie dalej się interesowali tymi ofiarami, ponieważ, no nie ukrywajmy, media zarabiały na tej sprawie mnóstwo. Kuba rozprowadź to był temat numer jeden przez miesiące na pierwszych stronach gazet. Także każdemu zależało na tym, żeby sprawa trwała jak najdłużej. I żeby, a najlepiej, żeby Kuby nigdy nie złapano. I spośród tych setek listów są tak naprawdę tylko trzy, które są bardziej znane i które zasługują na większą uwagę. Oczywiście, jeżeli sprawa was zainteresuje, to możecie grzebać ile chcecie, znajdziecie mnóstwo listów, jednak ja z uwagi, żeby ten materiał nie trwał dwie czy trzy godziny, ograniczyłem się do trzech najważniejszych. Są to Dear Boss Letter, Saucy Jackie Postcard i From Hell Letter. Pierwszym z nich chronologicznie jest Dear Boss. Jest to list, który przyszedł do Central News Agency of London i był datowany na 25 sierpnia 1888 roku. Data się oczywiście nie pokrywała z momentem, kiedy przyszedł, ponieważ przyszedł ten dwa dni później, 27 sierpnia. List przykuł od razu dużo uwagi, więc został z miejsca przekazany do Scotland Yardu. Znowu dwa dni później, 29 sierpnia. Jest to też pierwszy list, gdzie pojawia się imię Jack the Ripper, Kuba rozpruwacz. Autentyczność samego listu jest podważana. Wielokrotnie przez lata podważano to, czy naprawdę napisał go Kuba rozpruwacz. W XIX wieku, kiedy ten list trafił do Scotland Yardu, od razu uznano go za oszustwo, podobnie jak pocztówkę Saucy Jackie, która przyszła niedługo później. Obecnie, po latach, uczeni są podzieleni co do tego, czy obydwa te kontakty z policją były faktycznie fałszywe, czy jednak to był nasz morderca. Niektórzy ludzie oczywiście korzystają z niego jako z próbki pisma mordercy. Wiadomo, w kryminalnej analizie grafologicznej. By jakoś za pomocą tego pisma dotrzeć do tego, kto to tak właściwie mógł być. Sam list ma też dosyć burzliwą historię jak wiele aktów tej sprawy, ponieważ po zakończeniu śledztwa zaginął i dopiero w 1987 roku, pod koniec XX wieku, został zwrócony anonimowo i jest obecnie przechowywany razem z aktami wszystkich Whitechapel Murders w archiwach narodowych w Kew. Sam list jest dosyć długi, więc nie będę go wam tu czytać, aczkolwiek na ekranie w tym momencie wyświetla się zarówno oryginał, jak i autorskie tłumaczenie, żebyście mogli się z nim zapoznać, jeżeli chcecie. Możecie zapauzować materiał, ja będę mówić dalej. Co do samej struktury fizycznej listu, był on napisany czerwonym atramentem, zapewne mającym falsyfikować krew, miał dwie strony i zawierał trochę błędów ortograficzno-interpunkcyjnych. Co do treści, wyśmiewał policję i czynił aluzję do przyszłych morderstw, które miały nastąpić. Był zwyczajnym paszkwilem na policję. Obśmiewywał ich i twierdził, że nigdy go nie złapią. Jak już mówiłem, autentyczność listu jest podważana. Dodatkowo przez to, że w 1931 roku dziennikarz Fred Best przyznał się, że to on i jego współpracownik Tom Bullen z gazety The Star są autorami tego listu. I że napisali go, ponieważ, jak już wcześniej wspominałem, chcieli podtrzymać zainteresowanie sprawą. Mieli też napisać drugi list, czyli Saucy Jackie Postcard. Oczywiście niektórzy nie uwierzyli w ich przyznanie się do tego, niektórzy im wierzą, niektórzy nie. Głosy są bardzo podzielone. Za to w 2018 roku, 3 lata temu, lingwistka kryminalna z Uniwersytetu Manchesterskiego o imieniu Andrea Nini ogłosiła, że Saucy Jackie i Dear Boss Letter, te dwa listy, zostały napisane przez jedną i tą samą osobę, ponieważ oficjalnie to nigdy nie było stwierdzone wcześniej. Dopiero wtedy ktoś, grafolog, lingwista, kryminalny, obwieścił, że faktycznie to jest jedna i ta sama osoba. Dodatkowo zaznaczyła, że list był pisany podobnie do stylu roundhand i świadczy o dobrej umiejętności pisania autora, że autor był kaligraficznie nauczony pisać. No i tyle wam już wspominam o tym Saucy Jackie Postcard, więc wypadałoby też trochę powiedzieć o tym liście. Ten list jest drugi w kolejności i został napisany na pocztówce. I także trafił do Central News Agency of London. Ten jednak został otrzymany tego samego dnia, na który jest datowany,
1 października 1888 roku. Ponownie, nie wiadomo, czy jest on autentyczny, tak samo jak Dear Boss. Jednak, chociaż policja w tamtych czasach, w XIX wieku, stwierdziła, że to są falsyfikaty, to też uznała, że co im szkodzi. Może to jest autentyczne, więc zarówno Saucy Jackie, jak i Dear Boss zostały upublicznione w postaci faksymiliów z nadzieją, że ktoś rozpozna charakter pisma. Nastąpiło to 3 października 1888 roku, czyli 2 dni po otrzymaniu Saucy Jackie. Sam list przede wszystkim, co do treści, odnosił się do podwójnego morderstwa z 30 września, czyli morderstwa Eddowes i Stride. Ponownie treść będzie wyświetlona na ekranie razem z tłumaczeniem. Warto też dodać, że w samej treści wymienione jest też odniesienie do ucha Eddowes, konkretnie jego części, która została znaleziona koło niej, odcięta. To jest dla niektórych ludzi przekonujący dowód, że autor zarówno Saucy Jackie, jak i Dear Boss musi być Kubą Rozprowaczem, ponieważ minęło za mało czasu od morderstwa do napisania listu, żeby ktoś postronny mógł znać taki szczegół, jak odcięty kawałek ucha. To jednak nie jest zbyt duży argument, ponieważ list został napisany już 24 godziny po morderstwie, a jak mówiłem, sprawa Kuby Rozprowacza była wtedy niesamowicie popularna, więc nawet takie szczegóły były już spokojnie do znalezienia w prasie. I o ile list Dear Boss został anonimowo zwrócony, to pocztówka Saucy Jackie nigdy się nie odnalazła. Zginęła po zakończeniu morderstwa i do tej pory nie wiem, gdzie jest. Ostatnim i najciekawszym listem, o którym bym chciał wam opowiedzieć, jest From Hell Letter. Jeżeli słyszeliście tylko o jednym liście z tej sprawy, to jestem na 90% pewny, że słyszeliście o właśnie tym liście. Został on przesłany George'owi Laskowi, który, jak przypominam, był prezesem Whitechapel Vigilance Committee i trafił w jego ręce 15 października 1888 roku. Co bardzo ważne, list nie przyszedł sam, ponieważ w pudełku, w którym znajdował się list, znajdowało się też pół ludzkiej nerki, ta bardzo nieprzyjemna część tej sprawy. Sama nerka oczywiście od razu została oddana do analizy i okazało się później, że osoba, do której należała ta nerka, ponieważ nigdy nie stwierdzono, czy ona należała faktycznie do którejś z ofiar, że osoba, która miała tą nerkę za życia, miała też chorobę Brighta. Tej nerki była tam tylko połowa, a w samym liście jest wymienione to, że autor listu miał drugą połowę usmażyć i zjeść. Mniam, tyle powiem. No, bardzo, bardzo nieprzyjemna to jest sprawa. List i nerka już dawno zaginęły, więc też nie możemy ich analizować na żaden inny sposób. I ponownie treść listu jest właśnie wyświetlana na ekranie razem z autorskim tłumaczeniem. Co bardzo ważne, list cechuje się innym charakterem pisma niż poprzednie dwa. Dodatkowo w żaden sposób nie odnosi się do rządu ani do policji i trafił prosto w ręce Laska, a nie do London Agency, do tej agencji, do której trafiały poprzednie. Takie bezpośrednie zwrócenie się może, według ludzi, którzy to analizowali, może indykować niechęć autora do tego człowieka, do Laska i do społeczności Whitechapel. Tak samo jak z poprzednimi listami, opinie o autentyczności są bardzo podzielone. Możliwe jest też to, że nikt nie ma racji w tym sporze, które listy są autentyczne i żaden z nich nie jest autentyczny. W tym przypadku Scotland Yard też był sceptyczny i też wątpił w autentyczność listu. Jednakże wyraźne różnice między From Hell i większością listów, które wtedy otrzymywała policja, wyraźnie wskazują, że to może być jedyny prawdziwy list od mordercy. Oczywiście koronnym przykładem ludzi, którzy wierzą w autentyczność tego listu, no jest ta nerka, która była dołączona do niego. To jest raczej oczywiste, ponieważ no to jest nerka jakiejś ofiary albo po prostu martwego człowieka. Sama nerka trafiła do George'a Laska zakonserwowana w spirytusie, w pudełeczku. Warto też napomnieć, że jedna z ofiar, Catherine Eddowes, straciła po śmierci nerkę, usunięto jej ją. I to jest jedna z tych kanonicznych ofiar. Jednak nawet na taki dowód jak nerka jest też odpowiedź, ponieważ w tamtych czasach bardzo wierzono, że możliwie ten list napisali studenci Uniwersytetu Medycznego w Londynie, którzy mieli dostęp do takich rzeczy jak ludzkie nerki. Tą teorię też wyznawał sam pan Lask, który otrzymał list i dopiero pod naciskiem swoich przyjaciół zgłosił w ogóle ten list do policji. Doktorem, który sprawdzał nerkę, był Thomas Openshaw.
i w wyniku jego analizy doszedł do wniosku, że ofiara miała chorobę Brighta, była alkoholikiem albo alkoholiczką oraz że ofiara musiała umrzeć maksymalnie 3 tygodnie wcześniej. Cóż, to była jego opinia, ale już jemu współcześnie mieli podzielone zdanie o jego opinii i się z nim nie zgadzali. Jedyne, co do czego jesteśmy wszyscy zgodni i wtedy uczeni i teraz uczeni, to to, że to jest lewa nerka. Nie prawa, lewa. Do tego jeszcze warto napomnieć, że sam dr Openshaw także otrzymał list 29 października 1888 roku. Ten list nie jest zbyt ważny, to jest zwyczajny list od domniemanego mordercy, w którym groził, że będzie zabijać więcej. Jakby morderca nie zabijał, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać. No, świat byłby lepszy, ale oczywiście, że list też nie był potraktowany zbyt poważnie, no i to nie był zbyt ważny. W sprawie też tej nerki też policja dotarła do sprzedawczyni o imieniu Emily Marsh, która miała sklep na Mile End Road. To jest bardzo ważne, ponieważ dzień przed otrzymaniem listu przez Laska przyszedł do niej dziwny mężczyzna, który spytał ją o jego adres. Potem jak go otrzymał, no bo adres Laska był ogólnie dostępny i wiele osób go znało, zapisał go sobie w notatniku i po prostu wyszedł. Sam mężczyzna miał być dziwny, bo ponieważ wedle opisu Emily Marsh miał około 6 stóp wzrostu, po naszemu 1,82 m, nosił czarny płaszcz i miał wyraźny irlandzki akcent. Do tego miał ciemną brodę i wąsa. Jednak, jak już mówiłem, adres Laska był wtedy ogólnie dostępny i sam Lask to otrzymywał mnóstwo listów wtedy. I od fanów, i od antyfanów. Więc to trochę niczemu nie dowodzi, że akurat jakiś mężczyzna przyszedł i poprosił o jego adres. Sam list, lata później, trafił też pod analizę lingwistyczną. Lingwistyczno-grafologiczną i myślę, że jej wyniki są bardzo ciekawe, więc wam je przedstawię. Z takiej analizy tego listu, From Hell, wynika, że autor tego listu musiał mieć znacznie niższy poziom umiejętności pisania niż autorzy innych listów mordercy. To znaczy, autor tego listu na pewno musiał gorzej umieć pisać niż każdy inny domniemany Kuba rozpruwacz. Dodatkowo ten list cechował się bardzo dużą ilością błędów ortograficznych i gramatycznych, większą niż inne listy, co też się łączy z tym niższym poziomem umiejętności pisania. Dodatkowo, co bardzo ciekawe, istnieje debata nad dwoma słowami w jego liście. Knife i while, ponieważ te słowa zawierają odpowiednio ciche K i ciche H, zgłoski których nie słychać w trakcie mówienia, ale które tam są. I ktoś, kto pisze gorzej, teoretycznie nie powinien wiedzieć, że one tam istnieją. Nie powinien ich zapisać, ale zapisał. W tych słowach pojawiają się ciche zgłoski. Tak więc to jest takim źródłem wątpliwości, czy autor faktycznie umiał gorzej pisać, czy udawał, że gorzej pisze. Jednak istnieją też argumenty za tym, że autor faktycznie był gorzej nauczony pisać, ponieważ jego litery są niesamowicie zbite, jest wiele kleksów, co sugeruje, że autor nie posługiwał się biegle piórem. Znalazłem też opinię grafolożki kryminalnej o imieniu Michelle Dresbold, która uważa ten list za prawdziwy z uwagi na jeden szczegół. Na bardzo specyficzny charakter pisma i błędy, które bardzo trudno było popełnić specjalnie, na przykład inwazyjna pętelka w Y, ta pętelka, która nachodzi na inne wyrazy. To było bardzo ciężko zrobić specjalnie i żeby to wyglądało naturalnie. Z tego właśnie powodu ta akurat uczona uważa, że list jest autentyczny. A o ile nie należy do mordercy, to na pewno należy do kogoś, kto umie słabo pisać. Warto też dodać, że na podstawie przesłanek lingwistycznych dotyczących przede wszystkim zapisu słów, na przykład słowa preserved, bardzo specyficznego zapisu tego słowa, uczeni doszli do wniosku, że autor musiał być Irlandczykiem albo pochodzenia irlandzkiego, ewentualnie mógł być z dzielnicy Londynu o nazwie Cockney. Ponieważ właśnie ci ludzie takiego pochodzenia lub mieszkający w takim miejscu, pisali w taki specyficzny sposób. No i ta teoria o Irlandczyku by się jakoś łączyła z tym dziwnym mężczyzną, który przyszedł wtedy do tej sprzedawczyni w sklepie. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę wam też, że dokonano analizy psychologiczno-grafologicznej, w której starano się stworzyć jakiś profil mordercy na podstawie pisma. No jednak, ja wam powiem, nawet z mojego doświadczenia, bo brałem udział w wielu warsztatach kryminalnych,
że grafologia jako sztuka psychologiczna, sztuka profilowania ludzi na podstawie charakteru pisma, no to jest trochę pic na wodę. To znaczy, to nawet nie jest nauka, to jest pseudonauka. Grafologia jako łączenie ludzi na podstawie ich pisma, to znaczy na przykład łączenie mordercy z listem, który napisał przez to, że ma taki sam charakter pisma, to jest nauka, jak najbardziej. Tutaj nikt tego nie wyklucza. Ale profilowanie ludzi na podstawie tego, jak piszą, to już jest pseudonauka. I jedynie wam wspomnę, że dokonano czegoś takiego w tej sprawie, no i doszli do dwóch wniosków. No nie wiem, ja nie potrzebowałem takiej analizy, żeby do tego dojść, to znaczy doszli do tego, że nienawidził kobiet, umiał dobrze używać noża. No ja bym się nie spodziewał. Nie wiem jak wy. Teraz, kiedy wiecie już trochę o tych listach, będziemy powoli zmierzać do końca tego materiału. Jednak chciałbym też trochę podsumować to, jaki wpływ na policję miała sprawa Kuby Rozprówacza, na to, jak wszystko funkcjonuje. Jeszcze dłużej sobie o tym powiemy w ostatnim materiale tego cyklu, jednak myślę, że to jest tak ogromna sprawa, że zasługuje na parę podsumowań. Kuba Rozprówacz był pierwszym mordercą, który działał na taką skalę. Nigdy wcześniej żaden morderca nie osiągnął takiego poziomu rozpoznawalności jak Kuba Rozprówacz. Kiedy on działał w Londynie, wybuchła prawdziwa psychoza. Ludzie, szczególnie kobiety, bali się chodzić samemu po ulicy. Policja pracowała na pełnych obrotach miesiącami, zbierając mnóstwo materiałów, przesłuchując dziesiątki ludzi i dokonując aresztowań. W toku przesłuchań przesłuchano ponad 2000 osób. Blisko 300 sprawdzono dokładniej, a około 80 aresztowano. Jest to skala zupełnie niespotykana wcześniej. Sprawdzano wszystkich. Wszystkich, którzy mogli mieć jakikolwiek związek. Chirurgów, grabarzy, rzeźników. Wszystkich, którzy się jakoś znali na operowaniu nożem. Co więcej, doszło do tego, że przesłuchano wszystkich rzeźników, którzy funkcjonowali w Whitechapel. Było 76. Sprawdzono ich wszystkich pod kątem alibi i historii ich zatrudnienia 6 miesięcy wstecz. To jest niesamowite, jak duże wysiłki były przedsięwzięte, żeby tylko złapać Kuby Rozprówacza. Oczywiście policja nie robiła tego tylko z dobrego serduszka, tylko też dlatego, że przez skalę tej sprawy miała na sobie celownik przez cały czas i była kontrolowana zarówno przez prasę, jak i przez rząd. Jeżeli by nawalili, co zresztą się stało de facto, to nigdy by im tego nie darowano. Kuba Rozprówacz też do tej pory funkcjonuje w kryminologii jako morderca idealny. To znaczy, jest to seryjny morderca, który osiągnął to, co chciał, zabił parę osób, zyskał sławę. Jego imię jest pamiętane do teraz i zapisał się wielkimi literami w historii kultury i mediów i nigdy nie został złapany. On osiągnął wszystko, co morderca mógł chcieć osiągnąć. Dlatego mówi się, że nie ma zbrodni idealnej, ale tacy ludzie jak Kuba Rozprówacz udowadniają, że jest inaczej. Że nie zawsze szydło wyjdzie z worka i nie zawsze to, co w ciemności, będzie wyciągnięte na światło. To jest bardzo przykre, ale taki jest świat. Kuba Rozprówacz był też pionierem w wielu kwestiach. Sprawa Kuby Rozprówacza była pierwszą sprawą znaną nam w historii, w której stworzono profil psychologiczny mordercy. Profil psychologiczny Kuby Rozprówacza powstał na końcu października 1888 roku, kiedy poproszono chirurga Thomasa Bonda o opinię. Chirurg oczywiście przygotował i profil wygląda w ten sposób. Pan Thomas stwierdził, że wszystkie 5 morderstw na pewno dokonano tą samą ręką. Wszystkie 5 kanonicznych morderstw. No to jest raczej oczywiste w kwestii seryjnego mordercy, ale do tamtej pory nie było wiadomo, czy to na pewno jest ten sam, jeden i ten sam człowiek. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Pierwsze 4 z tych morderstw dokonano przez podrżnięcie gardła z lewej do prawej. No, w ostatnim, jeżeli dobrze pamiętacie, stopień zmasakrowania tych zwłok nie pozwalał stwierdzić, która rana tak właściwie była pierwsza i która zabiła ofiarę. Warto jednak wspomnieć, że krew tętnicza została znaleziona na ścianie blisko miejsca, gdzie leżała głowa kobiety, więc jest możliwe, że jej gardło zostało podrżnięte, a krew pochodzi z tętnicy szyjnej. We wszystkich 5 sprawach też kobiety w czasie morderstwa leżały. Część obalona na ziemię przez mordercę, no jak już mówiłem, ostatnia dobrowolnie prawdopodobnie wpuściła mordercę do pokoju. Sam autor tego profilu, Bond, opierał się teorii o wiedzy anatomicznej mordercy. On był zwolennikiem tego, że morderca wcale nie miał wiedzy chirurgicznej i o ciele człowieka. Sam morderca jako człowiek miał być też słowny, rzetelny, taki poczciwy, z okazjonalnymi atakami manii morderczo-erotycznej. Po prostu pan stwierdził u niego hiperseksualność.
Dodatkowo pan Bond wysunął też dwie hipotezy. Wobec obydwóch był sceptyczny, ale i tak je przekazał. To znaczy, że morderca mógł mieć traumę związaną z kobietami jakąś lub, albo i, manię religijną, ponieważ ofiarami były tylko prostytutki. No i co do ich profesji też bardzo ważne jest wspomnienie, że zasadniczo nie ma dowodów na gwałt ani molestowanie na ofiarach, ale sam Bond stwierdził, że odpowiednikiem tych czynności mogło być dla mordercy penetrowanie nożem, to znaczy po prostu zabijanie tych ofiar. Że to wbijanie tego noża w ciało mogło mu dawać ten upust, żeby to tak ładnie zeufemizować. I to, że ten profil psychologiczny sporządzony przetrwał, to jest prawdziwy cud. Ponieważ większość akt tej sprawy, większość informacji zaginęła. Ponieważ materiał biologiczny, jak i wiele dokumentów policji zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej i bombardowań Londynu. I większość tych rzeczy po prostu nie mamy. Bardzo możliwe, że i te listy zaginione też wtedy zostały zniszczone. Tak więc to naprawdę to, co najrzetelniej przetrwało z tej sprawy, to jest imię mordercy, które już jest nieodzownie zapisane w kulturze i nigdy nie będzie z niej usunięte. Tak więc, co chyba najbardziej przykre, to faktycznie to, że przez ta historia się potoczyła, to informacje o ofiarach, wysiłkach policji, o tym wszystkim, to zaginęło. To zaginęło, zostało zniszczone, a tym, o czym wiemy najwięcej, jest cały antagonista tej sprawy. Morderca, ten, który powinien mieć najmniej uwagi na sobie. Ironiczne, nie osądzicie? Taka bolesna ironia. Chichot historii. Ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że dowiedzieliście się z tego materiału dużo więcej o tak znanym mordercy jak Kubra Spruwacz. No i mam nadzieję, że przesłuchacie też kolejne z cyklu, które powinny się ukazać już niedługo. Na razie was żegnam. Życzę miłego dnia, nocy, wieczora, kiedykolwiek to słuchacie. Uważajcie tam na siebie, nie budźcie się po nocach, a szczególnie w szemranych dzielnicach. No i wszystkiego dobrego. Cześć!